Smartwatch to jedno z tych smart urządzeń, które nie są może niezbędne, ale ułatwiają prowadzenie zdrowego stylu życia. Oczywiście sam zegarek nie sprawi, że będziesz fit. Dziś sprawdzimy, ile wart jest najtańszy smart zegarek dostępny na AliExpress. Gadżet wraz z przesyłką kosztuje tyle, co zgrzewka piwa, więc na każdym kroku możemy spodziewać się cięć budżetowych. Zestaw zawiera zegarek złożony z koperty i paska oraz dwustronną instrukcję w języku angielskim i oczywiście chińskim. Tyle i tylko tyle. Na próżno szukać tu chociażby kabelka czy ładowarki, więc ładowanie musimy ogarnąć we własnym zakresie. No dobrze. To zaś realizowane jest za pomocą wtyku USB, wbudowanego w mocowanie koperty zegarka. Ładowanie trwa około 3 godziny i trzeba polubić się z ładowarką, ponieważ bateria pada średnio po 2, maksymalnie 3 dniach od naładowania. Gumowy pasek wczepiany jest w kopertę i choć siedzi dosyć sztywno, mam pewne wątpliwości co do wytrzymałości tego rozwiązania. W końcu pasek trzeba będzie demontować dosyć często, a plastik wydaje się być wykonany raczej przeciętnie. Design koperty zainspirowany został jedynym słusznym smart zegarkiem z logo nadgryzionego jabłka. Natomiast materiały, z których gadżet został wykonany, to tani, brzydki plastik. Górna część tarczy porysowała się po niecałym tygodniu normalnego użytkowania. Wyświetlacz jak na tą cenę jest dosyć czytelny, lecz jego słabe podświetlenie utrudnia korzystanie z zegarka w słoneczne dni. Mimo że sprzedawca reklamuje produkt jako wodoodporny, instrukcja przestrzega raczej przed wystawianiem go na bezpośrednie działanie wody. Gumowy pasek natomiast wydaje się dużo trwalszym rozwiązaniem niż materiał czy ekoskóra. Nie jest może najprzyjemniejszy w dotyku, ale dobrze przylega do nadgarstka i spełnia swoją funkcję. Całość prezentuje się dosyć zgrabnie. A dla porównania macie zegarek o średnicy tarczy 4,5 cm. Bogactwo, część główna. Do skonfigurowania zegarka należy pobrać aplikację Fit Pro, do której dostęp uzyskujemy skanując kod QR instrukcji. Sama aplikacja potrzebuje natomiast dostępu do zdecydowanie zbyt wielu rzeczy. O ile lokalizację można jeszcze jakoś sobie wytłumaczyć, o tyle kontakty czy nawiązywanie połączeń są zdecydowanie poza obszarem jej stricte sportowego wykorzystania. Ciekawe dlaczego. Oprócz liczenia kroków, z czym zegarek radzi sobie różnie, zwykle przekłamuje wynik, do dyspozycji mamy również pulsometr, tryb treningowy, który w zasadzie nie wiem na czym polega, odczytywanie SMS-ów oraz wyszukiwanie telefonu czy zdalne robienie zdjęć. Wbudowany pulsometr działa wolno, ale w miarę powtarzalnie. Podsumowując, zegarek działa i to jedyne, co mogę o nim powiedzieć. Zarówno wyposażenie, jak i jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Pamiętajmy jednak, jaka jest jego cena. Co do zasadności zakupu, na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie raczej sami. A ja się z wami żegnam, na razie, cześć! Tak będę chodził, kurwa, pojadę do Europy, o tak będę chodził.